Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs rokrocznie uzyskuje także patronat honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerem strategicznym 18. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje wiele konkursów prewencyjnych dla rolników, dla dzieci rolników. Są to działania, które mają na celu zmniejszenie liczby wypadków, a zarazem zwiększenie świadomości naszych ubezpieczonych, jak również dzieci, które w przyszłości będą być może rolnikami, a obecnie przebywają tylko, bo nie mogą pracować na terenie gospodarstwa rolnego. Jednym z tych działań jest konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W tym roku 2021 odbyła się 18. edycja tego konkursu. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Komisje konkursowe, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu BHP w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje, wskazują rolnikom podczas wizytacji ich gospodarstwa zagrożenia wypadkowe oraz sposoby ich wyeliminowania. Zastosowanie się do tych wskazówek i rad przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do ograniczenia ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, a także ich rodzin. W czasie wizytacji w tych gospodarstwach przyglądamy się ciągom komunikacyjnym, odwodnieniom terenu, parkowi maszyn. Mamy na uwadze dobrostan zarówno zwierząt, jak i przede wszystkim rolników. Każdy szczegół na etapie centralnym może zaważyć o zwycięstwie. W ogólnokrajowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne mogą brać udział gospodarstwa rolne niezależnie od ich profilu produkcji, a także wielkości. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu. Szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS i w jednostkach organizacyjnych KAS.